Apator Toruń pokonał Stal Gorzów 47-43. Posłuchajcie, co powiedzieli przedstawiciele obu zespołów po meczu. Po prostu dzisiaj przegraliśmy sobie też, można powiedzieć, no, sami trochę z tymi swoimi błędami to spotkanie. Oczywiście drużyna z Torunia była no, bardzo mocna u siebie, tak? I tutaj im gratulacje za wygraną, pojechali świetne spotkanie. Tylko też uważam, że my popełniliśmy błędy, które nas kosztowali jeszcze lepszy wynik. No, z pewnością po wyniku można by powiedzieć, że jeszcze mamy rezerwy, tak? A więc tutaj przypadek i Pawła, i Jacka, i również Patryka i Lamberta pokazuje nam, że gdzieś tam jeszcze jest coś do zrobienia, żeby to wyglądało jeszcze lepiej. Początek zawodów jakby tutaj źle wpłynął na obraz tego meczu, bo do samego końca musieliśmy tutaj jakby drżeć o wygraną w Toruniu. Troszeczkę stresik był, ale no co zrobić? Przyjemne, no na pewno lepiej niż gdzieś na wyjeździe sobie. Ogólnie, no lepiej. Jack miał na początku pola zewnętrzne, prawda? Te dwie jedynki były wyszarpane po walce. No te pola zewnętrzne na początku nie były zbyt korzystne, a tutaj na motorenie ciężko się wyprzedza po zewnątrz. Także wielki szacun dla Jacka, bo widać u niego tą ogromną prędkość. Gdyby tor jeszcze pozwalał na wyprzedzanie, to Jack z pewnością zamiast dwóch jedynek początkowych miałby dwie trójki. No Bartek dzisiaj się natyrał najmocniej, można powiedzieć, bo te punkty z trasy wyrywał. No przecież nie na samym Bartku, tylko ten wynik jedzie. I te jego punkty wcale nie zaważyły o tym, brak jego tych punktów takich, no jak to się przyzwyczaił wszystkich, że ten mecz żeśmy przegrali, bo tak jak mówiliśmy wcześniej, przegraliśmy ten mecz przede wszystkim przez dwa ewidentne błędy w biegu 11 i 14. I tu trzeba upowodować, ale to już było, minęło, zawodnicy wiedzą o tym, a Bartek sobie poradzi. Ten tor się diametralnie zmienił, jest zmieniony profil drugiego łuku, nie chodzi tak maksymalnie zewnętrzna, jak to było w tamtymi czasy, ładnych parę lat temu na drugim łuku, także to jest troszeczkę inaczej, także trudno powiedzieć, no, nieraz można się tym sugerować, ale pewne jakieś tam, myślę, że więcej do powiedzenia mają zawodnicy, bo tu częściej jeździli, chociażby Bartek, także nie wiem, no to, że przyjeżdża człowiek i te kąty, można powiedzieć, stare zna. Pewne ścieżki się może też, schemat jazdy się nie zmienił i to też zawodnikom się podpowiada, tylko jeszcze to trzeba zrealizować. Przesechł szybciej, odnaleźliśmy się na nim lepiej, no ale przypomnę, żeśmy się pogubili na początku, tak? Także jak tutaj już powiedziałem przed chwilą, że szkoda tego początku, bo potem męczyliśmy się, musieliśmy 8 odrobić, a jeszcze jesteśmy 4 do przodu. Też bym chciał podkreślić po raz drugi, bo tutaj już powiedziałem raz, że wielkie podziękowania dla Emila Sajfudinowa, który użyczył nie tylko silnik dla Krzysia Lemadowskiego po tym takim przykrym incydencie, który miał miejsce w tym tygodniu, ale również Tomek Suskiewicz operował razem z Krzysiem. No jak się okazuje, te 3 punkty w biegu juniorskim były bezcenne. Było ciężko coś zaryzykować z ustawieniami, bo jeżeli dobrze idzie, to, no, to tych korekt się za bardzo nie robi. Później przyszły pewne korekty takie, może bardziej drastyczne, co w niektórych przypadkach pomogły, a w niektórych, jak u Thompsona na przykład, a u Waculika na przykład, nie pomogły. No, bieg 15 to już wiadomo, to już jest duża loteria. Liczyłem bardzo mocno na bieg 14, że tu postawimy w jakiś sposób taką małą kropkę, która może być nad i, ale no nie udało się. No i przegraliśmy. No, mogliśmy przynajmniej ten punkt bonusowy wywieźć, ale no nie wywieźliśmy, tak jak w Częstochowie, gdyż tak musiało być. To, co zrobimy na treningu, nie zawsze ma przeniesienie na zawodach, a więc bardzo było trudno tutaj dopasować w kolejnych wyścigach ten silnik, który tak naprawdę przejechał tylko raz, no bo wiadomo, że na niego się zdecydował i bardzo dobrze. I liczyliśmy na to, że uda się, że tak powiem, na czuja pewne rzeczy zrobić i że to przyniesie określoną ilość punktów. Ale ja osobiście jestem zadowolony z tej trójki, bo bez tej trójki byłoby naprawdę bardzo trudno. Krzysztof w tym tygodniu już, z tego co wiem, odbiera silnik swój, nowy,
i z pewnością na nim będzie budował swoją przyszłość, jeśli chodzi o zdobycze punktowe w kolejnych meczach. Jakby my jesteśmy tu i teraz, za bardzo moim zdaniem nie ma sensu uciekać do przodu ani do przeszłości. Także moim zdaniem najlepsza recepta jest być tu i teraz. My tutaj mamy swój plan i swoje cele do zrealizowania. Tydzień po tygodniu idziemy do przodu i robimy to, co jest możliwe. Zdobywamy punkty, które są możliwe do zdobycia. No i co tu wiele mówić, do Ostrowa oczywiście jedziemy po zwycięstwo. Nie będzie to łatwy mecz z uwagi na to, że oni nie mają nic do stracenia. My pod presją, także na pewno będą bardzo ciekawe zawody, ale ja liczę na to, że zwycięskie dla nas. No na pewno każdy tam ma swoje jakieś uwagi, które być może wykorzysta, ale no to by, jeżeli to się spotkamy, to przyjedziemy no, za dość długi czas i to może wszystko się zmienić, temperatura. Tak jak widzieliśmy, że też po bardzo dwóch dobrych meczach u siebie Trójmianie też byli pogubieni w pierwszej fazie i to dość mocno. I też może dzięki temu ten wynik jest taki, a nie inny, ale potrafili odebrać, odrobić te straty i mecz wygrać. To, co jest najważniejsze w klubie sportowym, że widzi się to, co chce się zdobyć, powiedzmy, w kolejnych latach, a więc rozpoczęcie budowy mocnego składu i mam nadzieję, że to nie koniec i będzie ten skład na miarę medali w przyszłym roku. Świetne, bo też kiedyś byłem młody chłopak, teraz jestem już tylko młody. Nie, żartuję. Ja sam pamiętam, jak byłem, tak jak mówię, młode dziecko, które jeździło na żużel, na Grand Prix, oglądać moich idolów i kiedy też zaczynałem jeździć na żużlu, na przykład we wieku 14 lat w Tarnowie byłem na treningu, spotkałem tam takich zawodników jak Tony Rickardson, Tomek Golob i dużo innych, to po prostu, no mówię, aż byłem w takim szoku, że Tony albo Tomek jest koło mnie w parkingu i mogę w ogóle oglądać ich i po prostu, że w ogóle zdjęcie z nimi sobie zrobić, podpytać ich o coś. Wtedy tak naprawdę tylko o Hawariu wiedziałem, ale i to się liczyło, także to jest świetna okazja i jeżeli jakieś zawodnicy tutaj, ci młodzi, będą mieć jakieś pytania albo będą chcieli jakąś radę ode mnie, to absolutnie jestem tutaj bardzo otwarty do pomocy, bo sam wiem jak to jest, jak człowiek jest młody, jak zaczyna i jakie to jest fajne. Po pierwsze, nie jestem na punkcie Tomasza Golowa, ani Toniego Rickardsona, daleko mi do nich. Życzę, żebym chociaż z połowy był kiedyś przy nich, ale wracając do tego, to kiedy człowiek jest w pewnym punkcie swojej kariery, to ja czuję zobowiązanie, żeby też pomagać młodym, bo w młodzieży jest nadzieja i przyszłość, tak? Future. I dlatego im trzeba pomagać i trzeba dbać o nich i to jest naturalna kolej rzeczy. Także ja się bardzo cieszę, że mogę być tego częścią.